Hej, ja jestem Sarge i witam Was w kolejnym odcinku naszej serii Zagrajmy w Assassin's Creed 3. Dzisiaj sobie dokończymy misję Benedykta Arnolda. Jak pamiętacie, ostatnio przełapaliśmy Arnolda oraz niejakiego majora André na zdradzie i teraz postaramy się tą sytuację wyjaśnić. Jestem strasznie ciekaw, jak to się rozwiąże, tym bardziej, że ta cała historia jest oparta na faktach historycznych, bo tutaj generał Arnold, raczej Benedykt Arnold, rzeczywiście zdradził Stany Zjednoczone, tak jest to wiedziane na kartach historii. No i zobaczymy, jak to zostanie tutaj rozwiązane w grze. Mamy misję Bitwa o West Point, tak więc zobaczmy, o co będzie chodziło. Connor, finished already. I have some more. Explain this. Well, I don't know what this is. A letter in your hand addressed to General Clinton of the British Army confirming the surrender of West Point for the sum of 20,000 pounds. This must be some sort of plot to expose the fort. I'm a patriot through and through, Connor. My actions at Saratoga speak to that, I'm sure. For your sake, I hope General Washington agrees. He will be arriving here today. Regulars! Regulars! We're under attack! The Maine! Push them back! Arnold betrayed us! That turncoat bastard! We secure the fort, then we deal with Arnold. I... Wow, to sami widzicie, co się dzieje, kurde. I co, teraz zawalczymy w takim razie z nimi. Mamy dowiedzioną zdradę Benedykta Arnolda. No i coś mi się wydaje, że teraz w trakcie tej walki właśnie Arnold ucieknie niestety i będziemy mieli problem, żeby go odszukać. Ale nie chcę uprzedzać faktów, zobaczymy, jak to będzie ostatecznie. Na razie musimy obronić tutaj West Point. Dobra, załatwiony kolejny. Dobra, trzeba zabić snajperów, zanim zniszczą zapasy prochu, jak widzicie, na lewym górnym rogu. Wow, broń bramy południowej, a więc druga teraz. Jazda, jazda, walcz, Connor, walcz. Dobra, załatwimy ich wszystkich. Nie wiem, czy o tym mówiłem, ale w lewym górnym rogu widzicie energię, a raczej liczbę pozostałych patriotów przedstawioną na takim pasku. Na razie jest jeszcze ich sporo, tak więc całkiem nieźle bronimy. Ale nie wiadomo, jak długo te ataki będą trwały. Dobra, kolejnego snajpera trzeba zabić. Nie chcemy, żeby zniszczyli tutaj zapasy prochu. Broń bram zachodnich, czyli gdzie teraz? Zdaje się, że po tej stronie. Wow, 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 kurde, panowie. Obie bramy teraz są atakowane równocześnie. Mam nadzieję, że się uda jakoś, kurczę, to rozwiązać. Coraz mniej patriotów jest, jak widzicie, w lewym górnym rogu. Ale dobra, postaramy się mimo wszystko ich pokonać wszystkich. Dobrze, że mamy do czynienia z tak utalentowanym wojownikiem jak Connor. Dobra, jeszcze jeden tylko. I kolejny snajper, którego trzeba zabić. Właśnie tutaj. Dobra, załatwiony. I tu jest jeszcze jedna brama, którą musimy obronić. Szybciej, szybciej, szybciej. Dobra, wyeliminujemy ich wszystkich. Okej, kolejny snajper tutaj idzie. Też go załatwimy. Kurde, biegnie, biegnie, biegnie. Chodź tutaj. Skubaniec. Dobra, wyeliminowany. No i dobra, chyba jeszcze teraz z nimi musimy walczyć dalej, bo inny żaden cel mi się nie pojawia. Szybciej, szybciej, szybciej. Okej, całkiem sprawnie. Tak jest. Naprawdę tutaj Connor sobie świetnie radzi w tym momencie. Ajajaj. Dobra, i co teraz? Co teraz, panowie, robimy? Connor. Arnold was behind this, but he escaped.
If you did not catch him, nobody could have. West Point is secure. Major Andre will hang for his crimes. And Arnold? We'll try to find him, though I have my doubts. Whom can we trust now, if Patriot heroes are betraying us? You reap what you sow. Okej, okay, no i sami widzicie, jest tak jak myślałem, a więc Benedict Arnold zbiegł, czyli twórcy tutaj trzymali się realiów historycznych, dlatego że, tak jak mówię, akcja tutaj się dzieje w XVIII wieku, a tymczasem Benedict Arnold zginął w 1801 roku, czyli już w XIX wieku. No i cóż, to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o tą misję. Zdaje się, że już tutaj nic nie mamy, nic do roboty. Tak jest. Tutaj to będzie na tyle. A więc oto przed wami była taka dodatkowa misja, która jest dostępna tylko w wersji na PlayStation 3. O ile posiadacz tej wersji wykorzysta specjalny kod, który jest dołączany do egzemplarza Assassina. Ja akurat ten kod wykorzystałem i dlatego mogłem wam pokazać tą misję. Mam nadzieję, że wam się misja podobała, bo mi bardzo się podobała i szczególnie właśnie to, w jaki sposób zostały te prawdziwe wydarzenia przedstawione. Oczywiście to już nie pierwszy raz, no bo mieliśmy już do czynienia z tym w poprzednich odcinkach i to wielu odcinkach, kiedy właśnie różne wydarzenia historyczne mogliśmy prześledzić w skórze Connora. Twórcy tradycyjnie trochę przesadzili, mówiąc przed premierą, że wykonanie tej misji zajmie nam godzinę. Mi to zajęło nieco ponad pół godziny, niecałe 40 minut, a więc tak czy siak, fajny dodatek, chociaż oczywiście szkoda, że nie był dłuższy, no ale też nie ma zbyt wiele co wymagać. Miło było to wszystko przeżyć, no a tymczasem wróćmy do Nowego Jorku, opuszczamy West Point. Najważniejsze, że przynajmniej udało nam się obronić właśnie West Point. Jednocześnie mieliśmy tutaj do czynienia z sytuacją, kiedy właśnie Connor oraz George Washington rozmawiali ze sobą. I wyraźnie widać tutaj niechęć Connora po ostatnich wydarzeniach właśnie do Waszyngtona. Ciekaw jestem, czy ta niechęć się jeszcze w jakiś sposób zmieni. No a tymczasem, ponieważ jesteśmy w Nowym Jorku, to pomyślmy, co zrobimy dalej w takim razie. Okej, gdzie my jesteśmy? W tym miejscu. Myślę, że w takim razie podejdziemy sobie jeszcze do punktu widokowego jakiegoś. Zrobimy sobie może jakieś zadania poboczne, jakieś misje wyzwolenia. O proszę, a tutaj o co chodzi? Jakaś chyba dodatkowa misja. Pobij kupców, aby pomóc głodującym dzieciom. Okej, no dobra, to spróbujmy. Mam ich pobić, a nie zabijać z tego co widzę. W takim razie użyjemy do tego celu pięści. Okej, okay, mam nadzieję, że Connor go nie zabił, tylko jedynie ogłuszył najwyżej. No i dobra, i gdzie są kolejni kupcy? Myślę, że gdzieś są ustawieni i zaznaczeni na mapie, więc pewnie ja sobie to kiedyś zrobię. Teraz akurat widzę, że to nie jest nigdzie w pobliżu. W takim razie po prostu jak znajdę tych kupców, to ich pobiję zwyczajnie, żeby to zadanie wykonać. Ale być może zrobię to już między odcinkami po prostu. Bo to jest akurat jedno z tych zadań, które polega po prostu na dojściu z punktu A do punktu B. Czyli jedno z tych akurat mniej ciekawych. Dla przykładu takie zadanie jak to z Benedictem Arnoldem, które przecież też jest poboczne, nie musieliśmy go robić. Jest naprawdę bardzo ciekawe i warto go było zrobić. No a tymczasem tutaj widzę, że mam kolejną wieżę właśnie, na którą muszę się wdrapać. I tak też zrobimy. I jeszcze na koniec odcinka myślę, że wykonamy sobie zadanie główne, tylko że wtedy już muszę udać się na pogranicze bodajże. Wow, spadaj stary, spadaj. Okej, okay, ukryjmy się. Kurczę, z obu stron mnie widzą. Wejdźmy szybko na górę, może już przestaną się interesować. O właśnie. Żółty wskaźnik zniknął, tak więc możemy teraz się spokojnie wdrapać i dokonać synchronizacji.
Dobrze, i akurat blisko mam, widzę, misję wyzwolenia i to kilka tych misji. Tak więc wszystkie sobie wykonamy. Znaczy może nie wszystkie, zależy ile zdążymy. Ale tyle ile się da, to postaramy się wykonać w miarę możliwości. Co ja teraz muszę tutaj zrobić? Okej. Praise be to God. I was reaping my yield and these lobsterbacks attacked me. I mean only to sell my produce in the borough. Please, they sent for reinforcements when I fought back. I only need to finish the harvest and I cannot rebuff them alone. Obroń farmerów pracujących przy plonach. No właśnie, bo on mówił, że nie może tutaj pracować odpowiednio, bo ciągle atakują go przeciwnicy. No i co? I gdzie są niby oni? Okej, mam ich, dobra. W takim razie trzeba obronić tego farmera. Mamy jego energię też pokazaną w lewym górnym rogu ekranu. Trzeba się postarać o to, żeby oczywiście nie zginął. I w ten sposób wykonamy kolejną misję wyzwolenia. Dobra, widzę, że jeszcze kolejni chyba będą biec. Tutaj jest jeden. Dobrze, wyeliminowany. Jeszcze ktoś? Tutaj jest nawet trzech. Poziom już rozgłosu mi się zwiększył do pierwszego poziomu. No ale zmniejszeniem tego poziomu się zmniejszymy, zajmiemy później. Dokładnie, stary, to jest nie w porządku, żeby oni w ten sposób tutaj najeżdżali w wasze pola. Zobaczmy w takim razie, gdzie mamy kolejną misję. Tutaj widzę, że to jest misja wyzwolenia, ale jeszcze podejdziemy do Klikona. Przy okazji obok niego też jest kolejna misja wyzwolenia, więc wykonamy sobie zarówno misję, jak i przekupimy Klikona, żeby pozostać incognito. Ok, podejdźmy do niego. Przekupiony i możemy ruszać dalej. Dobra, co teraz przyjdzie nam zrobić? Spal zarażone koce. Coś nowego. No dobra, zróbmy to w takim razie. Okej, ciekawa sprawa. Your blankets are infected with smallpox. You should get to the doctor right away. Oh, that's just great. Okej. Zawsze to coś innego przynajmniej, nie zawsze musimy eliminować tylko wrogów, którzy są obok. Tym razem musieliśmy jakieś zarażone koce spalić, bo najwyraźniej były zarażone ospą. A ten mężczyzna najwyraźniej je sprzedawał. Tymczasem widzę, że mam kolejny cel, który bez problemu wyeliminujemy. O, właśnie. Dobra, tutaj mój koń kurczę odbiega, nie wiem czemu, ale dobra, teraz zajmę się otwarciem skrzyni. Bo że widzę, że pies tu jest, więc muszę uważać, żeby mnie nie zaczął zaraz gonić. Dobra, tutaj widzę, że jest skrzynia. Zakradniemy się w takim razie i włamiemy do niej. Weźmiemy całą zawartość. Okay, znajdziemy odpowiedni kąt nacisku, teraz kąt nachylenia. I złamiemy zamek. Tradycyjnie powinno być trochę różnych ciekawych przedmiotów. Ewentualnie jakichś schematów, ale też trochę pieniędzy zapewne. No właśnie, nowy schemat i pieniądze. Zobaczmy w takim razie znowu na mapę, jak to wygląda. Tutaj jest misja wyzwolenia, więc nią też się zajmiemy. W takim razie wypadałoby po raz kolejny przywołać konia. Okej, przywołaliśmy i był gdzieś z tyłu. No i dobra, teraz szybciej sobie podjedziemy. I zajmiemy się w takim razie właśnie kolejną misją wyzwolenia. I niedługo, tak jak już obiecałem, udamy się też na misję główną. Ciekaw jestem, czy właśnie muszę iść na pogranicze, czy po prostu do innego miasta. Obroń rodzinę przed eksmisją. Okej, tak też zrobimy. Zaatakujmy ich wszystkich w takim razie. Dobra, jeden załatwiony, chociaż nie, jeszcze widzę, że żył. Dobra. Teraz załatwiliśmy sprawę.
I can rest easy knowing this extortionist won't be back threatening my family. No tak, oczywiście Cyril nam podziękował i to będzie tyle, jeśli chodzi o tą misję. Mamy tutaj jeszcze jakieś dwie, więc też podjadę. Oj kurczę, nie zaznaczyłem tego w końcu. Dobra, teraz się udało. 270 metrów. Kawałek drogi, chociaż na koniu będzie dość szybko tam się dostać. Tym bardziej, że nie mamy tutaj żadnych uliczek, tylko raczej takie bezdroża, a więc nie musimy tutaj lawirować pomiędzy jakimiś ciasnymi uliczkami, a zamiast tego po prostu biegniemy sobie na wprost, czy raczej w tej chwili jedziemy właśnie na koniu. No i dobra, zobaczymy, co tym razem przyjdzie nam zrobić. Czy znowu obronić jakąś rodzinę, czy coś innego? Okej, musimy pogadać tutaj. Just distract him for a moment and we'll take what we need. Dobra, czyli kolejni kupcy, których musimy pobić. Tak też zrobimy. Użyjmy pięści do tego celu. Okej, najpierw tego. Może się znowu uda to zrobić bez wszczynania konfliktu otwartego. Tak jest. No i dobra, w ten sposób po raz kolejny załatwiliśmy misję. Też dziwna sprawa, bo musimy pomóc głodującym dzieciom pobić kupców, żeby dzieci mogły okraść tych kupców. Naprawdę trochę śmieszna sprawa, bo z jednej strony chcemy pomóc dzieciom, ale z drugiej te dzieci okradają później kupców, więc mamy tutaj konflikt moralnościowy niejako. I tak źle, i tak niedobrze, krótko mówiąc. No ale dobra, widzę, że kolejna misja. Spal zarażone koce po raz kolejny. Akurat to są najprostsze zadania, widzę. Jasne, stary, ale zaraz ci powiem, że masz je zarażone i na pewno nie będziesz się gniewał. Tego mina. This blanket has the pox in it. You need to see a doctor as soon as possible. Ah, hell. No i dobra. Spaliliśmy jego koce, ale powinien nam być wdzięczny. Zobaczmy w takim razie, co tu jeszcze zrobimy. Może w takim razie pójdziemy sobie do następnego punktu widokowego. Akurat jest dość niedaleko. Odkryjemy sobie więc kolejny fragment mapy. Oj, kurczę, bo zacznie się alarm za chwilę. Potrąciłem strażnika niechcący. Dobra, chyba tutaj trzeba zeskoczyć, bo nie przejdę tędy raczej. A to i tak jest blisko, więc nie ma problemów. O kurczę, Connor, żeby to skakać po nagrobkach, wstydziłbyś się. Wchodzimy w takim razie. Najpierw skakać po nagrobkach, a teraz chyba wspinamy się na dach kościołu. Tak mi się wydaje, że to jest kościół. Dobra, na wieżę teraz. I rozejrzymy się po terenie. Jak znam życie, to odkryje nam się sporo kolejnych misji wyzwolenia. Ale myślę, że już po tym, jak właśnie odkryjemy to, to zajmiemy się głównym zadaniem. Chociaż też jako główne zadanie mogliście traktować praktycznie tą misję Benedykta Arnolda, bo naprawdę była bardzo ciekawa. Ale pójdziemy też fabułą. Dobrze, a więc pozwólcie, że zerknę jeszcze raz na mapkę. Zobaczmy, jak to wygląda. Kurczę, akurat blisko są misje wyzwolenia. Aż kusi, żeby je wykonać. Przynajmniej te dwie może jeszcze wykonamy i zbierzemy sobie skarb. Tak, żeby było w miarę sporo tego zaliczonego jeszcze. Przynajmniej właśnie na antenie. Właśnie misje wyzwolenia staram się robić na odcinkach. Z kolei skarby różne i kartki almanachu raczej zbieram między odcinkami. Zresztą już o tym wiele razy mówiłem. Myślę, że nie ma potrzeby się powtarzać w tej kwestii. Dobra, wdrapię ja się tam, czy nie wdrapię? Okej, dało radę na szczęście. I co, po raz kolejny muszę się włamać, czy otworzę to normalnie? A jednak włamać, dobra. Nie narzekajmy. Nie powinno to zająć nam zbyt wiele czasu. No i co, zaskoczy? Zaskoczyło. Teraz jeszcze wytrych. Okej, i złamiemy zamek.
Prawda, mam sporo pieniędzy. Aha, ja też wam nie powiedziałem. Albo może i powiedziałem, nie wiem. W poprzednim odcinku powinienem powiedzieć, że kupiłem sobie mapę, na której miałem pokazane wszystkie strony almanachu. Chociaż kurczę, jak teraz sobie myślę, to chyba wam o tym wspominałem w poprzednim odcinku, więc niepotrzebnie się teraz powtarzam. Ale gdybym nie mówił, to właśnie kupiłem sobie tą mapę i dzięki temu mam pokazane już absolutnie wszystkie strony, jakie są dostępne. Oczywiście też najpierw muszę odkrywać teren, żeby były widoczne. Chociaż może niekoniecznie, sam już nie wiem. No ale dobra, tymczasem zajmijmy się misją wyzwolenia. Zanieść 3 chorych cywili do lecznicy. To jest też coś nowego akurat. No dobra, to pomożemy ludziom w takim razie. Podnieśmy i musimy zanieść 200 metrów drogi jest. Dobra, całkiem sporo, szczerze mówiąc. Ciekaw jestem, czy mógłbym tutaj na wierzchowca takiego cywila położyć, chociaż wątpię, szczerze mówiąc. Raczej trzeba tutaj przejść na pieszo. Twórcy w ten sposób trochę sprytnie... O kurde, nie przejdę, serio. Twórcy w ten sposób sprytnie przemycili taki haczyk, że trochę dłużej nam zajmuje wykonanie takiego zadania. O proszę, odkryliśmy nowy fort, a więc też możemy się nim zająć, no ale to już w innych odcinkach. Bo skoro już obiecałem, że zajmę się wykonaniem zadania głównego jeszcze w tym odcinku, no to tak też zrobimy. A fort będziemy mieli gdzieś na tą stronę. My tymczasem idziemy jednak tutaj. Okej, ponieważ jest to kawałek drogi i jednak trochę mi to zajmuje, żeby się tam dostać, no to jednak chyba już na tej misji wyzwolenia poprzestaniemy. Nie będziemy wykonywać ich więcej. Od razu się później przeniosę do zadania głównego. Ale proszę, przynajmniej zbiorę sobie skarb dla drewnianej nogi, bo widzę, że akurat jest tu obok. Dobra, i tutaj musimy położyć tą panią. No i dobra. Tutaj lekarz się nią zajmie. Daje jakieś szczepienie, a my tymczasem zabieramy sobie kolejny drobiazg dla drewnianej nogi. I chyba już mam ich 13, zdaje się, albo 14 nawet. Zobaczmy, za chwilę się pokaże. Tak jest, 13, a więc jeszcze jeden drobiazg znajdę i wtedy będę mógł wykonać kolejną misję, taką poboczną, ale jedną z tych specjalnych dla drewnianej nogi właśnie. Tu widzę, że jest też, kurczę, kartka almanachu, aż się prosi, żeby ją zebrać. Spróbujmy w takim razie, o ile się uda. Chociaż coś mi się wydaje, że mi ucieknie, kurczę, bo tutaj jest sporo wspinaczki i może mi nie wyjść to. Ale zaraz sprawdzimy. Kurde, którędy wejdę? Chyba tędy najlepiej będzie. No, wdrapuj się. Teraz jeszcze na górę. Kurczę. Dobra, wszedł. I gonimy teraz strony. Gdzie ona jest? Kurde, gdzieś tutaj poleciała. Ajajaj, ciekawe czy zdążę. Jest, jest, jest. Skaczemy, skaczemy. Kurczę, tuż obok przeleciałem. No i właśnie, i nie zdążę już jej złapać. Jeszcze konor mi się zaciął w miejscu. Dobra, i teraz strona po prostu zniknie, a później się pojawi po raz kolejny, zwyczajnie. I tak jak mówiłem, tu jest kolejny fort, którym się zajmiemy w jednym z kolejnych odcinków, ale teraz zrobię w takim razie cięcie, przedostanę się na pogranicze albo gdziekolwiek mam się dostać i wtedy spotkam się z wami, jak już będę miał zacząć kolejną misję. Dobrze, postanowiłem, że jeszcze teraz się z wami spotkam, dlatego że po drodze, jak tutaj jechałem, to zauważyłem konwój, który mogę zaatakować. Jeszcze wam czegoś takiego nie pokazywałem, a więc zaatakujmy. No i co? Dobra, nieważne. W takim razie zaatakujmy po prostu ich tutaj. Trzeba wszystkich najwyraźniej wyeliminować. I wtedy złupimy ten konwój. Być może w ten sposób odzyskam swój konwój i będę mógł wreszcie nowe rzeczy sobie sprzedawać. Dlatego, że jak pamiętacie, ostatnio wam narzekałem, że nie mogę wysyłać żadnych rzeczy na sprzedaż, bo nie mam obecnie żadnego konwoju. Być może teraz dostanę ten konwój dzięki temu. Przeszukaj wóz, ok. Sprawdźmy. I co w związku z tym? No dobra, dostałem 750 funtów. Tylko czy to mi coś dało oprócz tego?
Nie do końca wiem. Tutaj też widzę, że jest jeden skarb gdzieś ukryty, ale on chyba jest, kurczę, pod ziemią, więc nie wiem, czy go teraz szukać i tracić na to czas. Szczerze mówiąc, to bym go znalazł. I to jest chyba nawet w tym samym miejscu, gdzie próbowałem go odnaleźć w jednym z poprzednich odcinków. No ale ponieważ do naszej misji głównej jest jeszcze kawałek drogi, więc zrobię kolejne cięcie i spotkam się z wami za chwilę przy tej misji właśnie. Dobrze, jestem już prawie u celu przed misją główną i jeszcze tylko wam wspomnę, że po drodze odnalazłem tutaj kolejny fort templariuszy, który też pewnie sobie odbijemy w którymś odcinku. A oprócz tego zebrałem jeszcze jakieś skarby, m.in. te zwykłe skarby w skrzyniach, a także skarby dla drewnianej nogi. I dzięki temu też mam już wszystkie 14 skarbów dla drewnianej nogi, jakie potrzebowałem. A więc w ten sposób odkryjemy sobie kolejną misję poboczną później, jak pójdziemy do drewnianej nogi. I z pewnością też ją kiedyś wykonamy. I to było chyba na tyle, jeśli chodzi o takie dodatkowe rzeczy. Jeszcze też jakieś zabójstwo wykonałem, zlecenie zabójstwa. A tymczasem, zanim udamy się na główną misję, to jeszcze tu mam jakąś interaktywną rozmowę, tak więc sprawdźmy, o co chodzi. Mr. Connor, a pleasure as always. What brings you? I wanted to ask you something. Why is this revolution so important to you? Since I decided to embark upon this adventure, through all the lords and merchants and soldiers I've spoken to, you are the first to ask me this. Have you ever been to France? I have not. One day, when all of this is over, I will invite you to Paris to stay with me and my family. She is the most beautiful city in all the world, Connor. Full of art and culture, women and wine. But she is sick on the inside, black and rotting. But here is something quite different. On the outside, the colonies are dirty and dangerous, unforgiving and uncivilized. But on the inside, they glow. And that is why I am here. To learn. I want to return home, able to touch France's black heart and make it glow once more. Ah, Connor. What do you think of my work thus far? The men are bolstered, focused. It is good you have come. You are too kind. Lord knows, my journey was far from certain. The trials we suffered getting here were strange and many. I dressed as a woman, Connor, to evade British spies. Did you know that? I did not. As a woman, you say? It is the truth. King Georges had already stopped our crossing once in Bordeaux, threatening to seize my newly purchased ship, La Victoire, and arrest me. But I was born stubborn, and such a warning could not dissuade me. So we rowed for Spain and bought passage aboard the ship there. George's spies had followed us every step of the way. Disguise was the only remaining option, mon Dieu. No man can doubt your commitment, and you are invaluable to the cause. You did what you needed to do. I am certain I would have done the same. But of course you would. I expect nothing less. Okej. Dobra, więc pogadaliśmy sobie, no i czas w końcu udać się na to główne zadanie. Prawdopodobnie tutaj spotkamy się po raz kolejny z Heifemem Kenwayem. Kurczę, może wezwijmy swojego konia, niby jest blisko, ale co tam, jeszcze kawałek sobie podjedziemy. Zawsze to nieco będzie szybciej galopem. Okej, i czy to jest Heifem? Chyba tak, tak jest. Zobaczymy, co tym razem przyjdzie nam zrobić. Jak ta misja się nazywa? Utracone zaufanie. No właśnie, coś tu pewnie będzie między Connorem a Heifemem się zaczęło psuć, bo powoli Connor zaczął mu ufać, Heifemowi oczywiście, a teraz nie wiadomo. Should be sharing what we know with Lee, not Washington. You seem to think I favor him, but my enemy is a notion, not a nation. It is wrong to compel obedience, whether to the British crown or the Templar cross. And I hope in time the loyalists will see this too, for they are also victims. You oppose tyranny. Injustice. These are just symptoms. Their true cause is human weakness. Why do you think I keep on trying to show you the error of your way? You have said much, yes, but you have shown me nothing. Then we'll have to remedy that, then, won't we? Sir. Hello, Connor. What brings you here?
The British have recalled their men in Philadelphia. They march for New York. Very well. I'll move our forces to Monmouth. If we can rout them, we'll have finally turned the tide. And what's this? Private correspondence. Well, of course it is. Would you like to know what it says, Connor? It seems your good friend here has just ordered an attack on your village. Although attack might be putting it mildly. Well, tell him, Commander. We've been receiving reports of Allied natives working with the British. I've asked my men to put a stop to it. By burning their villages and salting the land, by calling for their extermination, according to this letter. Not the first time, either. Tell them what you did 14 years ago. That was another time. The Seven Years' War. And so now you see what happens to this great man when under duress. He makes excuses, displaces blame, does a great many things, in fact, except take responsibility! Enough! Who did what and why must wait? My people come first. Then let's be off. No. You and I are finished. Son. Do you think me so soft that by calling me son, I might change my mind? How long do you sit on this information, or am I to believe you discovered it now? My mother's blood may stain another's hands, but Charles Lee is no less a monster, and all he does by your command. A warning to you both. Choose to follow me or oppose me, and I will kill you. Okej, sami wiedzieliście, co się stało. Ciekawa sprawa naprawdę. Connor dowiedział się, że George Washington, czy też Jerzy Washington, rozkazał zaatakować wioskę Connora z przyczyn, o których była mowa przed chwilą. No i jednocześnie Connor mocno się zdenerwował nie tylko na Waszyngtona, ale też na Hayfema, który zdawał się o wszystkim wiedzieć też wcześniej, ale najwyraźniej zataił to przed Connorem. No i stąd zapewne też te nastawienie Connora w tej misji z Benedictem Arnoldem. Trochę to też było dziwnie wykonane przez twórców, bo chyba twórcy nie przewidzieli, że najpierw wykona się to zadanie poboczne z Benedictem. Zlokalizuj i zneutralizuj posłańców patriotów. No dobra. Spróbujmy w takim razie. Twórcy chyba nie przewidzieli, że najpierw zrobimy to zadanie z Benedictem i dlatego tam mieliśmy to nastawienie Connora. Ja dokładnie nie wiedziałem, czemu on jest taki źle nastawiony do Waszyngtona. A najwyraźniej chodzi po prostu o to, że właśnie tutaj Waszyngton stoi, przynajmniej chciał stać za atakiem na wioskę Connora. My tymczasem szukamy tych posłańców. Na razie jakoś ich, kurczę, nie widzę. Sam nie wiem, czy, kurde, mogę ich tutaj jakoś znaleźć wzrokiem orła. Szukamy dalej, ale nic, kurczę, nie widać. Cel dodatkowy to nie wolno mi dotknąć ziemi. Nie wiem, czy akurat o to się będziemy starać. Kurde, tędy nie przejdę. Nie wiem, czy o to się będziemy starać, no ale zobaczymy. Okej, tutaj kogoś mamy. Dobra, więc zastrzelimy go po prostu. Tak, da się? Powinno się dać, tak jest. A więc jeden załatwiony. I też musimy to zrobić w zadanym czasie. Postarajmy się w takim razie odszukać kolejnych. Myślę, że możemy trochę posprintować. Zobaczmy na mapie, jak to wygląda. Czy to jest duży obszar? Wow, to jest bardzo duży obszar. W takim razie galopujemy. Nie ma co tutaj zwlekać. Bo chciałbym dodatkowe zadanie, dodatkowy cel też wykonać. A nie wiem, czy to mi się uda teraz, kiedy tak opóźniłem to wszystko. Dobra, tutaj nikogo chyba nie ma, a więc biegniemy dalej, a raczej galopujemy dalej. I mamy następnych. Dobra, to tutaj też postaramy się ich wyeliminować z pistoletu. Kurde, ale nie chciałem strzelać w konia, tylko w tego przeciwnika. Dobra, raz jeszcze spróbujemy. Tak jest. Przeładujmy. Kurde, trochę teraz głupio wygląda, kiedy tak uciekam przed nim, ale właśnie nie chcę dotknąć ziemi. Dobra, tamten też załatwiony. Jeszcze tylko jeden no został. Przeładujmy tę broń. Dobra, udało się. A więc teraz możemy biec dalej i szukać kolejnych patriotów, wysłańców patriotów.
Jazda, jazda, bo już tylko niecałe pół minuty. Odkryliśmy kolejny fort przy okazji, no ale tym to się kiedy indziej zajmiemy. Oj, chyba nie uda mi się tego celu dodatkowego wykonać niestety. Dlatego, że jest już mało czasu, a wierzchowiec się zmęczył i nie mogę bardziej galopować. Kurde, którędy przejdę? Może tędy? Dawaj, dawaj, Connor. Biegnij, biegnij. Znaczy, nie biegnij, tylko galopuj. Ale dobra, już teraz mi się w wyznaczonym czasie nie uda tego zrobić. Więc ten cel dodatkowy sobie ominę niestety. Kurczę, abym zdążył, gdybym od początku zaczął tutaj galopować szybciej. Teraz muszę w takim razie tego dogonić. Chodź no tutaj. Jazda, jazda, jazda. Trzeba go złapać, bo najwyraźniej zaczął nam uciekać. I strzelamy w takim razie. Tak jest. No, teraz musimy się upewnić o wszystkim, a więc dojedziemy tutaj do wioski i ostrzeżemy matkę plemienia, z którą już rozmawialiśmy nieraz. Dobra, tędy w takim razie teraz przejedziemy. Jesteśmy już coraz bliżej. Wnioskuję to po radarze i po informacji, że jeszcze tylko niecałe 150 metrów. Chyba, że jeszcze ewentualnie dalej przyjdzie mi gdzieś ruszać. Ale zaraz się przekonamy. Ale nie, to już jest ta wioska. Dobra. Czyli ostrzeżemy tutaj właśnie matkę plemienia o wszystkim. Dobra, jeden cel dodatkowy wykonany. Niestety nie udało mi się tego zrobić w wyznaczonym czasie. Szkoda trochę. Dobra, tymczasem pogadajmy w takim razie. Radun hagedu. Zaszewe, nekci ohnudzera. Wakanu dunyu huet dogatiga oja lungwe ajezenesege. Unka giga oja lungwe. De ohne gudzesz, Charles Lee. Luana dukwa, jasagoya dahawe, kanot dogu dano dohkara ni hardi. Nahoda? Ka numwe niehonenu. Wak desagodi dashtana, zini hardi, ajun kiyun dakwa. Ja, jatet kari huayeri. Ona jera di desat ni kuhare. Ja kontak desadu hundani ne giga, ne ayagoderio. Onak ti ashtaga ne. No proszę, a więc Charles Lee był tutaj wcześniej. No i co? Musimy teraz ruszać. Najwyraźniej tędy. Spróbujemy zapobiec atakowi. Okej, muszę zneutralizować 6 wojowników. Ale zneutralizować, czyli nie mam ich zabijać, bo to są moi przecież kompanii. Chyba, z tego co kurczę kojarzę, z tego co tutaj się orientuję teraz. Dobra, postaram się do niego zakraść, mam nadzieję, że mnie nie zauważy. Powinienem w sumie po drzewach tutaj się wspinać, to by było lepsze. Ale spróbujemy mimo wszystko. Okej. Okay. Jednego się udało, teraz idziemy po kolejnych. Tam jest następny. Którego najpierw? Może tego bardziej z tyłu. Tak, żeby nas oczywiście nie zauważył. Dobra, on się tutaj kryje jak w tych krzakach chyba. Dobra, idzie tutaj. Szybciej, szybciej, szybciej. Żeby tylko nas nie zauważył. Okej, i teraz. Dobra, wybaczcie panowie, ale na pewno mi podziękujecie jeszcze. Charles Lee oczywiście miał wobec nich niedobre zamiary, więc nie możemy tutaj pozwolić na to, żeby oni tutaj byli w tym miejscu. Dobra, tutaj jest dwóch, ciekaw jestem jak ich załatwię. Chyba, że... ale nie, no nie będę linki z hakiem używał. Czy tam linki ze strzałką. Ojojoj, niedobrze, niedobrze. Dobra, udało się. I tam jest jeszcze też jeden. Wejdę tędy? Chyba tak. Całe szczęście.
No i dobra, tego też w takim razie zneutralizujemy. Dobrze, udało się. I pozostał nam tylko jeszcze jeden. Mam nadzieję, że zdążymy. Zdaje się, że tutaj chyba nie ma jakiegoś ograniczonego czasu. Postarajmy się przebiec po drzewach. Zobaczymy, czy uda się tam w ogóle trafić, gdzie jest ten ostatni wojownik. Być może się uda. Jesteśmy już naprawdę blisko. Okej. Dobra, powinno się udać. Tak jest. Zapobiegliśmy atakowi, więc... No nie wierzę. O kurde. No nieźle. Ja otena. Tady za dancem. Zika dohet stane. Radun hagedum. Charles Lee, Monmouth, was at the hajib. A sagonat dumase, zinahod dum patriot, renadino yuni. Jura saga, a sagonase te. O dog tangiga moderio. Runodio hot quenu. Ungenungue da summa. O diatanum statunge. Iwe reya nawandu tanguaya tanustadu de ona wasadresa injataro. Tego się nie spodziewałem, że to tak zostanie tutaj rozwiązane, kurczę. A więc Connor zabił w obronie własnej swojego kompana dotychczasowego. Niestety, kurde, nasz lud uwierzył we wszystko, co powiedział Charles Lee. Trochę mnie to dziwi, bo jednak powinni znać dobrze Connora. I dziwi mnie, że uwierzyli tutaj Charlesowi Lee zamiast swojemu bratu niejako. Oczywiście, zobaczyli tutaj wprawdzie, że atak jest szykowany, ale to nie znaczy, że Connor tutaj ich okłamywał. Powinni bardziej jakoś mu uwierzyć, a tymczasem podczas gdy staraliśmy się innych tutaj uratować, no to jeden z naszych kompanów jednak zginął, bo chciał nas zabić, więc Connor musiał się ratować po prostu przed śmiercią. I tak to się właśnie skończyło. Tak więc teraz sobie zakończymy. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie kciuka w górę. I oczekujcie na kolejne odcinki, bo historia naprawdę bardzo mi się podoba i kurczę, jestem strasznie ciekaw, jak to się dalej wszystko potoczy. A więc do usłyszenia następnym razem. Na razie.